Gdy się jest z Bogiem, krzyż nigdy nie jest za duży i za ciężki. Jest takie opowiadanie, jak to pewien człowiek narzekał na swój krzyż. Pewnej nocy przyśnił się jemu Jezus Chrystus, który zaprowadził go do dużej sali wypełnionej różnymi krzyżami i zaproponował, aby wybrał sobie najlepszy krzyż. Zdjął więc z ramion swój krzyż i postawił go obok ściany. Zaczął przymierzać różne krzyże. Wybierał bardzo długo. Obszedł całą salę. Jeden był za ciężki, drugi za duży, trzeci za kanciasty. W końcu znalazł i powiedział: Ten będzie najlepszy. A Jezus mu odpowiedział: To jest właśnie ten krzyż, z którym przyszedłeś. Każdy ma krzyż na swoją miarę, gdybyśmy znali krzyż na przykład bogaczy tego świata, nigdy nie chcielibyśmy zamienić się z nimi. Dlatego nie należy też nikomu niczego zazdrościć, gdyż każdy ma krzyż na swoją miarę. To nikt inny, jak sam dobry Bóg, ratuje człowieka. Przed ogromnym cierpieniem, przed gorszym krzyżem, który człowiek sam sobie przygotował. Tylko dlatego przychodzimy przez cierpienie i niesiemy różne krzyże, gdyż powiedzieliśmy miłości nie. To nasza pycha stała się przyczyną wszystkich naszych cierpień, wszystkich naszych krzyży, jak też cierpień niewinnego Boga człowieka. Jezusa Chrystusa. On z miłości do nas, aby nas ratować, uświęcił krzyż i dał mu moc zbawczą. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, on był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Na długo przed urodzeniem Jezusa Chrystusa słowa te napisał Izajasz. Tylko On jest godzien uwielbienia i miłości za to, co uczynił dla nas, ratując nas od zguby. Tylko z Nim każdy krzyż jest do udźwignięcia, do uniesienia, tylko z Nim warto szukać współpracy, gdyż człowieka nigdy nie zawiedzie, ponieważ Go kocha. Przyjęcie każdego krzyża jest możliwe, gdy ma się wiarę i widzi się go w perspektywie wieczności. Krzyżem może być też mąż, alkoholik, nieposłuszne dziecko, sąsiad robiący awantury, szef pracy, kolega, koleżanka. Krzyżem może być choroba w rodzinie, problemy. Związane z egzystencją, jednak wszystkie te krzyże można udźwignąć, jeżeli całą swoją nadzieję pokłada się w Bogu. Wiara daje siłę i pokój serca w każdej sytuacji. Wszystko się przetrzyma, gdyż wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Bogu. Wtedy. Gdy się wierzy w Boga i w Jego miłosierdzie, rozumie się, że tak naprawdę zasłużyło się też na większe cierpienie, na o wiele gorsze, a Bóg i tak wybrał najlżejsze. Lepiej jest też być w rękach miłosiernego Ojca, niż w rękach ludzi. Lepiej jest oddać Jemu swoją wolę, niż żyć po swojemu i jeszcze bardziej cierpieć zgodzić się na krzyż, to inaczej, szukać też własnego szczęścia w Bożym miłosierdziu.